To była niedziela. Miałem dyżur u siebie. Wstałem, przygotowując sobie śniadanie, ale też chciałem sprawdzić godzinę, czy dobrze mi zegarek chodzi. Nie lubiałem się spóźniać, więc wziąłem telefon, podniosłem zegarynkę, żeby wykręcić. Kiedyś była zegarynka w telefonie. Dzisiaj dla młodszego pokolenia jest to termin dosyć obcy, ale wtedy, żeby sprawdzić godzinę, trzeba było wykręcić odpowiedni numer w telefonie. I telefon milczał. O, pewnie nam chomik znowu przegryzł kable telefoniczne. Mieliśmy chomika, który swego czasu wypuszczony, dzieci go uwielbiały. Przegryzł nam kable i stąd wiedziałem, że mogłoby się powtórzyć taka sytuacja, ale już nie sprawdzałem tego telefonu dalej, tylko włączyłem telewizor, że być może będzie coś w telewizorze. Nie, no. Śnieżył. Nie było obrazu. Śnieżył telewizor. O, telewizor też nie działa, ale nic mi to nie przyniosło żadnych myśli. Spakowałem się, dzieci jeszcze spały, poszedłem, jakieś takie pusto było na osiedlu, ja wtedy mieszkałem na osiedlu Przyjaźni, pusto zupełnie było na ulicach, ale poszedłem do tramwaju, w tramwaju też pusto, podjechałem do narożnika Cytadeli, potem zwykle idę dalej już pieszo, szedłem wzdłuż Cytadeli, przez Święty Wojciech, wstępując do karmelitów, schodząc na dół, na rynek. Zupełnie pusto, taka niedziela, jakaś pustawa ta niedziela jest. Podchodzę na rynek do mojego budynku. Ciemno. Przecież to już jest czas na przygotowanie ekspozycji do otwarcia. Dlaczego się światła nie świecą? Podchodzę do drzwi, drzwi zamknięte. I tu mnie coś tknęło, ale nie w tym sensie, że jeszcze ta wiadomość, bo jeszcze o niej nie wiem, tylko że musiało się coś w nocy stać, jakieś włamanie, nie daj Boże, że drzwi zamknięte, pewnie nieczynna nasza placówka. Więc ruszyłem drzwiami, otwierają mi moje panie salowe, zgromadzone w holu. No więc tym bardziej mnie to uświadczyło, że musiało się coś wydarzyć. I one wszystkie są zapłakane. Ja tak na nie patrzę, co się stało? Włamanie było? To pan nic nie wie. Wojna jest, panie kustosz. Wojnę mam. Jaką wojnę? No stan wojenny jaruzelski ogłosił. Moje kochane, to jest gwóźdź do trumny komuny. Przestańcie płakać. To były moje słowa w reakcji na ich zatrwożenie. A w poniedziałek już pierwsze polecenie. Natychmiast usunąć broń palną z ekspozycji. Broń palna na ekspozycji, owszem, była i to gęsto dosyć, ale to wszystko jest niesprawne, bo przepisy za ludowej ojczyzny były bardzo restrykcyjne. Żadna broń tak zwana nowoczesna, pod tym pojęciem rozumiano broń od 1850 roku, nie mogła być sprawna. Musiała być przewiercona komora nabojowa. Przewiercona, to autentycznie. Gdybyście zobaczyli broń poniszczoną, piękne egzemplarze, złotem nabijane lufy, które są rozorane na skutek tego przepisu idiotycznego. Iglica zaspawana. Czy nie, w ogóle nie do użytku. No ale polecenie było usunięcia. W związku z tym przysłano nam ekipę, tą, która zwykle była przy organizacji wystaw do pomocy. Sam pan dyrektor nawet przyszedł do pomocy. No i szybko zdejmowano broń palną. Gdzie? Do magazynu, do piwnicy, od którego mi odebrano klucze. Gdy zostały to zdjęte, te egzemplarze, no to nie wiem, czy to znowu musiałem wrócić do centrali i jestem, pamiętam, w dziale personalnym, tam się pojawił również przewodniczący partii. Coś tam było, z czymś to związane, już nie pamiętam.
ja ośmieliłem się zażartować. Powiedziałem, właśnie usunięto mi całą broń palną, ale zostawiono białą. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Zostawiono mi na przykład kosy. A kosy to w historii Polski bardzo znamienna broń. Popatrzyli na mnie, nie bardzo wiedzieli, czy ja kpię, czy nie. Nie zdążyłem wrócić do siebie, już ekipa była na nowo. Wszystko, wszystkie, przede wszystkim kosy były usunięte, które były atrapami zresztą. To była atrapa zrobiona do dekoracji tylko ekspozycji. Ale w ten sposób ogołocono już ekspozycję dokumentnie. Do tego stopnia, że wyimowano szable z pochew, pochwa mogła zostać, a szable trzeba było mieć. I to wszystko, ale tu już muszę powiedzieć, teraz po latach to aż mnie krew nie dochodzi do głowy, bo to w obecności głównego konserwatora się odbywało, czyli niby pod opieką. Zrzucono to wszystko na stos, dosłownie na stos, broń drzewcowa, szable, kordziki, to wszystko, bagnety, to wszystko, był jeden wielki stos w magazynie, został zamknięty, zaplombowany, bez dostępu do niego.